Magiczne przesłanie od wróżek. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i widzów na moim anielskim czytaniu z kart anielskich. Zobaczmy, co dzisiaj przemówią anioły na ten tydzień. Na ten tydzień grudniowy, gdzie zacznie się niedługo zima. Zobaczmy, co jest ważne. Witam serdecznie. Proszę o komentarze, o lajki z kciuszkiem w górę. Proszę nowych widzów o nowe subskrypcje. Zasubskrybuj mój kanał, byś dostawała codzienne, darmowe wróżby kolektywne, porady, horoskopy, rytuały. Proszę nowych widzów, by zostali już na zawsze na moim kanale. Cieszę się, jeśli zrobicie dzisiaj subskrypcję i odwiedzicie mnie częściej. Wszystkich Państwa, którzy szukają rozwiązań na różne problemy, zapraszam na wróżby indywidualne. Oczywiście te wróżby indywidualne skupiają się tylko na Państwa osobistych problemach i pytaniach. Wróżby indywidualne odbywają się na podstawie zdjęć i dat urodzenia oraz Waszych konkretnych pytań do kart. Skontaktujcie się ze mną na mój adres e-mailowy, który jest pod każdym moim filmikiem, jak również w komentarzach. loelia.orakel@gmail.com. Napiszcie, a naprawdę szybko Wam odpiszę. Zapraszam. Teraz zobaczmy, kochani, to magiczne przesłanie od wróżek. Co chcą nam wróżki, wszechświat, anioły, archanioły powiedzieć? Tę kartę wyciągnęłam dzisiaj. Widzimy tutaj pięknego, przepięknego anioła. Anioła, który siedzi w pięknym ogrodzie. Ogród zielony to symbol nadziei. Nadziei na przyszłość, na rozrośnięcie się, być może na zrealizowanie się naszych pięknych marzeń. Nadzieja na lepsze jutro. I anioł, który siedzi we fioletowej sukience. Fiolet jest symbolem sakralności, magiczności, połączenia z Bogiem, z Wszechświatem, z aniołami, archaniołami. Tutaj aniołek dmucha w złoty, magiczny pyłek, który rozpościera się w powietrze. Być może są to medytacje, afirmacje, intencje, które ten anioł wysyła do wszechświata, by obecność Boża zajęła się tymi wszystkimi intencjami. Tytuł tej karty to lato. Teraz mamy zimę, która się zacznie w grudniu, więc do lata jeszcze przynajmniej pół roku. Wszystko, o co prosisz, urzeczywistni się latem. Czyli wszelkie Wasze intencje, afirmacje, wizualizacje, marzenia spełnią się w okresie letnim. Zobaczmy, co powie nam książeczka o tej karcie. Lato. Wszystko, co prosisz, urzeczywistni się latem. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ zastanawiasz się, kiedy spełnią się Twoje marzenia. Otrzymana wiadomość to zapewnienie, że Twoje pragnienia zostały wysłuchane, a Bóg spełni je w najlepszym dla Ciebie czasie. Twoje marzenia urzeczywistnią się latem. Dodatkowe znaczenie tej karty. Przeprowadzisz się może do cieplejszego klimatu. Spędź czas na świeżym powietrzu, grzejąc się w promieniach słońca
lub przebywaj w świetle o pełnym spektrum. Spędź urlop w jakimś szczególnie ciepłym i słonecznym miejscu. Kochani, 2 tygodnie świąt Bożego Narodzenia, gdzie wiele osób ma urlop lub ferie. W tym czasie oczywiście możecie zaplanować jakąś podróż w ciepłe kraje, gdzie jest piękna natura, słońce, woda i jasno, czyli światło dzienne jest długo, gdzie możecie naładować swoją baterię, gdzie możecie energetycznie się odbudować. Być może chcecie zaplanować taką podróż gdzieś, gdzie jest ciągłe lato. Zobaczmy, kochani, jeszcze klucze anielskie. Co one podpowiadają nam do rozwiązania naszych różnych spraw, problemów? Otwórz drzwi do swojego serca. Miej czas na marzenia. Czyli marzenia, wizualizacje szczęścia, przyciąganie szczęścia to to, co jest bardzo ważne. Miej lub znajdź na to czas. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. Czyli otwórz się na nowe szkolenia, doświadczenia. Nie zamykaj, nie blokuj się na to. Korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości. Czyli masz jakąś mądrość, inteligencję wrodzoną, tak zwaną inteligencję emocjonalną. Korzystaj z niej. Nie tylko wiedza z poradników, z książek jest ważna, ale również Twoja inteligencja emocjonalna i intuicja, którą powinieneś się również posługiwać i której powinieneś przede wszystkim wysłuchać. Jesteś powiązany ze wszystkim. Widzicie, ten anioł trzyma kulę ziemską w ramionach. Obejmuje ją. Jesteś powiązany ze wszystkim, z całym wszechświatem. Z całym kosmosem. Bądź kreatywny. Kreatywność to ważny aspekt rozwoju, jak również terapia. Kochani, takie rady i wskazówki otrzymaliśmy dzisiaj od aniołów. Przemyślcie to jeszcze raz i weźcie sobie z tej wróżby to, co dla Was jest najważniejsze i co Wam pomoże w Waszych codziennych rozterkach. Do usłyszenia. Już wkrótce.